gwiazda, kula to dar, by móc na życiu się skupić, rozznaczyć słów dłoni i ust ciała czar. Przyprószonej strzępkami obłoków, gdy już coś zatrzyma mnie w walce zawisnę, biorąc wzór z ptaków, biorąc wzór z ptaków. Dopóki ciepło z nas bije i jeszcze chce nam się być, będę mieć z tobą, kochany, gdzie zechcesz, będę za tobą iść. Dopóki ciepło z nas bije i jeszcze chce nam się być, będę biec z tobą, kochany, gdzie zechcesz, będę za tobą iść. Piosenkę, ale nie mam jej w tablecie. Ech, ta młodzież. No. W tablecie. A nie pamiętam. A miała ta karta papieru? Karta papieru, no, pamiętasz? No, chyba, że będziesz pamiętał. To jest tekst. Są w Wiktorii teksty. Nie wszystkie. Pierwsze to było Lechonie. No, on pisał na kartce papieru, z tego co pamiętam. Nawet nie pisał na tablecie. Myślę, żeby przypadło do tej pory. W podstawie długopisu są ściekli. Nie piszę. Przed siebie nie poddam się, chcę drogę znaleźć i zgubić się. Mrok mnie otacza, nim wstanie dzień, wydostać się chcę. Gwiazdy daleko, nie ufam im, jak drogę wskażą, gdy nie wiem, gdzie iść, kto mi podpowie, co dobre jest i co ma to sens. Podobnie jak ja, kto prawdy szuka, kto drąży do dna. Mnóstwo teorii, większość jest zła, więc
Marcin, proszę. Pierwszy to tego? Nie, ktoś nie, ktoś inny zagra. No, no to jest. No. Marcin. Nie, bo już piję, kto mówi. No Marcin. Nie. O, może Marcin zagra, o Marcin. O, z Omarem. O, z Omarem zagra. O, z Omarem zagrajcie. O, Olek, podegasz tam coś fajnego? Daj słowo, czy może? Olek, proszę. Nie, to jesteśmy na żywo na całej Polsce, więc uważaj. Dlatego, że jest często gościem tutaj. Tutaj, ale gdzie jest? A tak dobrze go nie znam. To czy oni są w stanie kupić nasz internet? Myślę, że są. Bo gdyby się wiedzieli, oni też taki zasób, że są w stanie widzieć Polskę. To mogą tam nawet przesłać do swojej... Coś takiego, wiesz, Olek. Nową płaszczyznę, to piąty oczywiście, na pewno, nie ma bardziej Nie, nie aż tak bardzo. Czy jest to swoje wysokie? Tak. Czy nie? Jego mikrofon jest czyst? Nie wiem, skoro jednej ale trzeba zapytać, że to my mamy odkrywać. Przecież nas już dawno odkrywa. Jego nasza transmisja jest zmieniona. No, bez mojej pytania. Na pewno. Nawet tam, gdzie jest taka temperatura. No to nasze małe rozumienie nie są w stanie jej pojąć. Ale dla mnie jest Przeżyjemy. Olek, nawet kropla jest. Tutaj ja mam gościa dzisiaj. Ja po pierwsze cywilizacja mówi, że ziemia jest coraz lepsza. Głód jest coraz mniejszy, na świecie z każdym rokiem. Ale to nie dobrze to jest. Nie, to jest obiektywne. To jest obiektywne. To jest Belgia, to jest potwar. No to dalej. Jest obiektywna prawda. Ale są z 4 rozwiązania z tymi rozwiązaniami. Ale wiesz, to nie jest tak, że to jest tak, nie, to jest też perfekt, to jest tak, ale że my się rozwijamy, ale prawda, z innymi dobra, ale to nie jest tak, że my jesteśmy coraz bogatsi, a oni są coraz biedniejsi. Nie, my jesteśmy coraz bogatsi, ale bardziej, proporcjonalnie bardziej rosną, szybciej niż inni się bogacą. To nie o to chodzi, że wszyscy byli bogatsi. To też kończy się. Zaczęliśmy wszechświecie.
rozmawiamy o łodzie. Tak, łodzie, tak, 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 ale ogólnie będziesz pamiętała, nie trzeba i odsetek ludzi, jest cały czas zatrważający. Jest, ale maleje, właśnie niekoniecznie, dlatego, że mamy dlatego, że mamy więcej ludzi, jest więcej ludzi, przez to, że nie ma takiej odsetek ludzi, którzy żyją w Łodzi, coraz mniej. I no, i masz rację, i Łodzi rzeczywiście to znaczy coraz mniej. Tylko tak na naprawdę, jak na przykład Chiny, gdzie rzeczywiście za mało umierało, jak na moich terenach, wiesz, możesz powiedzieć, że 10% umierało, bo w Łodzi. Teraz wydaje, że 10% jest obiektywny postęp. I cieszmy się, że jest postęp, a nie mówmy, że ludzie są tam do to ma wręcz antyludzką propagandą. To nie jest antyludzka propaganda. Moje pytanie brzmi, czy internet można oglądać w innych latach? To jest moje pytanie. To ja ci nie odpowiem. Ostatnio słyszałam. Masz rację, może masz rację, może źle jest postawione pytanie. Czymże jest internet w innej galerii? Jakun lehawa. Salam ala al-uyun. يقول القلب بت دونا let's try just something for taste. سلام على العيون يقول الهوى إن الظنون سلام على العيون To jest najgorszy problem tego, że to 440 Hz nastrojone, ale wiesz, że relacje między dźwiękami... بودي أن أقول بودي أن أقول يا ربيع عمري الخجول يا نواة الفرح يا حب سهر الأحلام والذبح يا شمس تقاوم الرحيل مني ترفض الأفول بودي أن أقول This is in Arabic, so we will not understand it, but try to feel it. What is it about? I don't know, because I will revise something. what language is it? It's Arabic. Arabic? Yeah, Arabic. What's the subject, though? The subject... I don't know if I will read this one or not. We'll see on this music, maybe I'll read. Okay.
But I will tell you after. Alright. Can I write something and I will see what I will, what I will right. see. بودي أن أقول يا ربيع عمر الخجول بودي أن أقول يا نواة الفرح يا حبا سهر الأحلام وانجرح يا شمسا تقاوم الرحيل وترفض المسير بودي أن أقول أنك انسكبت في وانصهرت بودي أن أقول أنك انسكبت في وانصهرت بأنك خسرت لي وانتصرت بأنك دخلت وما عاد فيك الخروج وما عاد في الدخول في عالم ثاني أخشاك وأنزف موتا في الثواني أهواك وهروبي دليل خجول بودي أن أقول كلام كثير كلام طول الميعاد طول الدرب وحيدا أسير أسير جريح محطم الآمال والهوى بودي أن أقول بودي أن أقول يا نواة الروح يا ربيع عمر الخجول يا نواة الفرح يا حبا ذوب الأحلام وانجرح بين دم الفجول بودي أن أقول كلام كثير الفهول بودي أن أقول بودي أن أصحى الصباح على سلام الأمان ناسيا كل الجراح أنادي الهوى يرد الهوى أنادي الصدى يطول الكلام يقول الهوى بودي أن أقول أن أقول بودي أن أقول كلاما كثيرا كلام كثير الفضول بودي أن أقول صوت ذوب الأحلام وانجرح بودي أن أقول بودي أن أصحى الصباح ناسيا هم عمر كثير الجراح ناسيا أين المسار ناسيا أين الهوى أين الجراح بودي أن أقول كلام كثير الفضول بودي أن أقول ولكن الحروف لا تأتي لكن الحروف يطول يطول الكلام يقول الكلام يحد
Thank you. The subject, it's, you asked about the subject. It's, how is it in English? I hope if I could say. But what I should say, or what I hope that I could say, there's many things talking about, many feelings inside us we could express it for many reasons. So this is the part that we could not say it. مشاعر شتى نعلمها ساعة الترحال مشاعر شتى نعلمها وأنا فيك قد غرقت وأنت فيك وأنت تقول لي لم أزل ألملم أجزائي منك ولا تزال تساورك المشاعر والفجر يكثر الحنين يضم من خلال وجهك الصبور وكفك الأمين من خلال ضم وقبلتي على الجبين كم أمين حبك تقول بسمتك وكم يعيد وجودك توازن وكم أدين لقلبك الكبير يا سلام طال الهوى بين الجروح وودع الصبر محب ودع